Witajcie na kanale Colorful Arts. Jestem Iza i dzisiaj narysuję flagę Polski oraz flagi państw, które z Polską graniczą. Zacznijmy od naszkicowania polskiej flagi. Nasza flaga składa się z dwóch kolorów, białego na górze i czerwonego na dole. Stolicą Polski jest Warszawa. Naszym zachodnim sąsiadem są Niemcy. Narysujemy zatem niemiecką flagę. Niemiecka flaga jest trójkolorowa. Na dole jest żółta. W środku jest czerwona. Na samej górze jest czarna. Stolicą Niemiec jest Berlin. Od południowego zachodu graniczymy z Czechami. Narysuję teraz flagę czeską. Czeska flaga jest bardzo podobna do polskiej, ale różni się jednym szczegółem. Po lewej stronie ma niebieski trójkąt. Stolicą Czech jest Praga. Słowacja to nasz południowy sąsiad. Narysujmy flagę Słowacji. Kolorowanie rozpoczniemy od koloru czerwonego na dole.
zupełnie pieski w środku. Zajmijmy się herbem Słowacji. Przedstawia on biały krzyż lotaryński na niebieskim trójwzgórzu w czerwonym polu. Stolicą Słowacji jest Bratysława. Od południowego wschodu Polska graniczy z Ukrainą. Flaga Ukrainy jest dwukolorowa i jest bardzo prosta do narysowania i pokolorowania. Dolny pas kolorujemy na żółto. Górny na niebiesko. Stolicą Ukrainy jest Kijów. Pora na piątego sąsiada, Białoruś, z którą graniczymy od wschodu. Flaga Białorusi nie jest najprostsza do narysowania ze względu na charakterystyczny wzorek po lewej stronie. Dół kolorujemy na zielono. Górę na czerwono. Stolicą Białorusi jest Mińsk. Naszym przedostatnim sąsiadem jest Litwa. Graniczy z nami od północnego wschodu.
Dzielimy flakę poziomu na trzy równe części. Dół kolorujemy na czerwono. Środek na zielono. Góry na żółto. Stolicą Litwy jest Wilno. Pora na ostatniego sąsiada Polski. Narysujemy flagę Rosji. Graniczymy z Rosją, a dokładnie z obwodem kaliningradzkim od północy. Rosyjska flaga jest trójkolorowa. Zaczynamy od dołu kolorem czerwonym. Środek kolorujemy na niebiesko. Górę zostawiamy białą. Stolicą Rosji jest Moskwa. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam na kolejne już wkrótce.